Z innej beczki. W przyszłym tygodniu odbyć się ma kolejny sabat czarowników w Davos. Konferencja tak zwanego Światowego Forum Ekonomicznego, World Economic Forum. Media niezależne udzielają nam wstępne informacji na temat składu listy uczestników tego spotkania. Z Polski udział wziąć mają Andrzej Duda, prezydent belwederski, Mateusz Morawiecki, premier rządu warszawskiego i jego ministrowie Anna Moskwa i Magdalena Rzeczkowska. Oprócz tego i jeszcze trzech przedstawicieli instytucji finansowych, o, także PZU. Otóż, szanowni państwo, zachodzi pytanie, w ramach jakich kompetencji i obowiązków pierwsze osoby w państwie polskim udają się na spotkanie ze słusznie osławionymi ideologami współczesnego ludobójstwa, totalitaryzmu, zamordyzmu, nie tylko covidowego, takimi jak patron, ojciec, organizator, inicjator tego przedsięwzięcia spopularyzowanego pod nazwą Davos, pan Klaus Schwab. Jaka jest agenda spotkania Dudy Morawieckiego ze Schwabem i innymi ludźmi odpowiedzialnymi za współczesny projekt nowego wspaniałego świata, w którym ludzie mają być pozbawieni wolności, godności i majętności? Dziękuję bardzo. Ciekaw będę informacji o tym, no i tak, i z jakiego budżetu, panie pośle, ta peregrynacja? Dziękuję serdecznie. Dziękuję, panie marszałku. Pan Grzegorz Lorek odnotowaliśmy.